Chociaż samolot MD-11 wywodzi się od DC-10, jest od niego całkowicie różny. Realizacja programu budowy tego samolotu przyniosła McDonnell Douglasowi więcej kłopotów niż mógł się spodziewać. Jednak początkowo wiele wskazywało na to, że MD-11, zebrawszy godną szacunku liczbę zamówień, spełni pokładane w nim nadzieje. Niestety, było zbyt mało chętnych na zakup tej maszyny, aby utrzymać jej produkcję. Po przejęciu firmy McDonnell Douglas przez Boeinga w roku 1998 jedną z głównych decyzji nowego zarządu było zakończenie realizacji programu budowy MD-11. Mimo iż firma Douglas Aircraft Company zaprojektowała wiele rozciągniętych w cudzysłowie wersji trzysilnikowego samolotu transportowego DC-10, to jednak przez całe 20 lat działalności linii produkcyjnej, która zaowocowała liczbą 386 maszyn, budowano samolot tylko o jednej długości kadłuba. Ograniczenie działalności linii lotniczych we wczesnych latach 70. zmusiło producentów do odłożenia na półkę projektu w wersji o zwiększonej liczbie miejsc pasażerskich. Plany te ożyły dopiero latem 1978 roku, gdy firma Douglas zaanonsowała podjęcie studiów projektowych nad wersją DC-10-30-40 Intercontinental Stretch, który miał mieć kadłub dłuższy o 8 m 13 cm od DC-10-30 i liczbę miejsc pasażerskich zwiększoną do 353 w klasie mieszanej. Mając do wyboru silniki General Electric CF6-50C2 lub Pratt & Whitney JT9D i maksymalną pojemność paliwa równą ponad 112 tonom, Douglas ocenił, że DC-10-30-40 Intercontinental będzie mieć zasięg 10 000 km oraz zapewni koszt pasażeromili o 14 centów korzystniejszy niż DC-10-30, gdyż będzie spalać paliwa za 24 centy mniej w przeliczeniu na jedno miejsce przy równoważnym zasięgu. W miarę postępu prac projektowych w zakładach Douglasa w Long Beach w Kalifornii dla nowego samolotu przyjęto nieoficjalne oznaczenie DC-11. Jednak w 1982 roku siostrzana firma lotnicza McDonnell Douglas postanowiła przyjąć wspólne oznaczenie MD dla wszystkich przyszłych samolotów cywilnych, zarzucając nazwę Douglas Commercial, którą nadawano wszystkim cywilnym samolotom Douglasa, poczynając od DC-1 z 1933 roku. Dla wydłużonego DC-10 przyjęto oznaczenie MD-100 jako kolejne po dwusilnikowych maszynach z serii MD-80-90. Prace nad MD-100 wznowiono jesienią 1984 roku, aby umożliwić firmie formalne przedstawienie samolotu na pokazach lotniczych w Paryżu w czerwcu 1985 roku. W owym czasie przyjęto oznaczenie MD-11X. Jak okazało się w Paryżu, samolot był oczywistą pochodną DC-10, lecz z kadłubem wydłużonym o 6,82 m w celu przyjęcia 331 pasażerów w dwóch klasach. Jego maksymalna masa startowa miała wynosić 267 624 kg, a zasięg 11 242 km. Zaproponowano także wersję MD-11XR o masie startowej 226 800 kg i zasięgu 7686 km. Skrzydełka zmniejszające opór czołowy, wówczas testowane w locie na DC-10, były także przyszłościową cechą nowego samolotu, dla którego Douglas zaczynał zabiegać o zamówienia, przede wszystkim wśród istniejących użytkowników DC-10.
dodatkowym czasie opublikowano bardziej szczegółowe charakterystyki, z których ukazał się obraz MD-11 o wiele skromniej wydłużonym kadłubie, to znaczy o 5,70 m w stosunku do DC-10-30. Jego skrzydła miały mieć zwiększoną rozpiętość o 1,52 m na każdym końcu i zagięte na zewnątrz ponad dwumetrowe skrzydełka, jak również przekonstruowany profil skrzydła o większej krzywiźnie krawędzi spływu. Te zagięte do góry skrzydełka to oczywiście były winglety. Usterzenie poziome o nowoczesnej konstrukcji miało mieć mniejszą powierzchnię niż DC-10 o bardziej wypukłym profilu skrzydła. W zmniejszonym skosie dodatnim, integralnym zbiorniku wyrównawczym mieszczącym 7570 litrów paliwa i wydłużonym stożku ogonowym, zmniejszającym opór. Zaoferowano trzy wersje samolotu MD-11. W wersji podstawowej mieścił 293 pasażerów w trzech klasach. 323 pasażerów w klasie pierwszej i ekonomicznej lub 405 pasażerów w układzie kabiny z jedną klasą przy maksymalnym zasięgu 12 979 km. MD-11 był samolotem towarowym zabierającym ładunek użyteczny o masie 81 648 kg. Drzwi ładunkowe o wymiarach 356 cm na 260 cm mieściły się z lewej strony kadłuba przed skrzydłem. Główny pokład ładunkowy mógł przyjąć do 26 palet o wymiarach 2,23 na 2,43 m albo 35 palet o wymiarach 2,23 m na 2,74 m, a dodatkowy ładunek mieścił się w ładowniach pod pokładem. Samolot ten miał wypełnione okna kabiny i nie posiadał w niej sufitu, tak aby ułatwić przewóz ładunków o dużej pojemności. MD-11 CB Kombi, wersja towarowo-pasażerska, miała drzwi ładunkowe z lewej strony w tylnej części kabiny i ruchomą gróć w kabinie, co pozwalało na przewóz 4 lub 6 standardowych palet ładunkowych i od 186 do 240 pasażerów w dwóch klasach. Przy zasięgu maksymalnym pomiędzy 9648 a 12871 km w zależności od konfiguracji. Jeśli chodzi o konstrukcję, to w głównych elementach MD-11 zastosowano materiały kompozytowe, takie jak włókna szklane, włókna węglowe i kewlar, włączając większość ruchomych powierzchni sterujących w skrzydłach i usterzeniu poziomym, owiewki połączeń skrzydeł z kadłubem oraz wloty powietrza i osłony silników. A począwszy od 14 samolotu w wersji produkcyjnej, belki przedniej części pokładu wykonywano ze stopu aluminiowo-litowego. Pozostała część samolotu była klasyczną konstrukcją metalową. Kadłub był bezpieczną konstrukcją półskorupową ze stopu aluminium z kabiną i lukiem ładunkowym hermetyzowanymi do maksymalnej różnicy ciśnień 0,6 kg na centymetr kwadratowy. Skrzydła MD-11 były ukształtowane wokół dwudźwigarowej konstrukcji skrzynkowej z żebrami stycznymi i grodziami. Miały one dwupozycyjne skrzela o pełnej rozpiętości na krawędzi natarcia, dwuszczelinowe klapy na krawędzi spływu, pięciosegmentowe przerywacze na górnej powierzchni tłumiki siły nośnej oraz skrzydełka górne metalowe i dolne kompozytowe. Profil płata stanowił własną konstrukcję Douglasa. Zespół usterzenia poziomego o kącie natarcia regulowanym elektrohydraulicznie było konstrukcją metalową o krawędzi spływu i sterach wysokości wykonanych z włókien węglowych.
Podwozie główne miało dwa czterokołowe wózki zamontowane od wewnętrznej strony wsporników, gondoli i silników i jeden zespół dwukołowy zamontowany w osi kadłuba. W kokpicie załogi nowoczesna awionika dostarczona przez firmę Honeywell zapewniała wysoki stopień automatyzacji dla dwuosobowej załogi i obejmowała elektroniczny system przyrządów pokładowych EFIS, obejmujący 6 barwnych monitorów ekranowych, wyświetlaczy formatu 20x20 cm. Centralny system sygnalizacyjny błędów CFDS, system sterowania lotem FMS, system automatycznego pilotażu AFS z systemem lądowania kategorii 3B, system wykrywania lokalnych zmian wiatru, tak zwanego windshear, oraz system ciągłej poprawy stateczności wzdłużnej, laserowy, inercyjny, układ odniesienia IRS, komputer do przetwarzania danych cyfrowych DADC, a także system układów sterowania samolotem zapewniający automatyczne monitorowanie i sterowanie systemami elektrycznymi, hydraulicznymi, środowiskowymi i paliwowymi samolotu. Całkowita pojemność paliwa, jaką mógł zabrać, to było 117 482 kg. Wśród partnerów i poddostawców Douglasa w ramach programu MD-11 były Alenia z Włoch, dostarczająca płaty usterzenia pionowego, skrzydełka i niektóre panele kadłuba. Casa z Hiszpanii produkowała płaty usterzenia poziomego. Oddział General Dynamics, obecnie Lockheed Martin, Convair Division, budował głównie sekcję kadłuba. Także był Embraer z Brazylii, który dostarczał zewnętrzne sekcje klap. Była także Roar Industries, produkujące wsporniki gondoli silników, oraz Westland Airspace z Wielkiej Brytanii, produkujący żaluzje klap i części kanału lotowego do silnika. Budowa pierwszego MD-11 rozpoczęła się 9 marca 1987 roku od montażu wspornika, tak zwanego banjo, tylnego silnika i statecznika pionowego, a montaż płatowca 9 marca 1988 roku, z chwilą rozpoczęcia nitowania przedniej sekcji dziobowej. Pierwszy MD-11 był samolotem towarowym i był przeznaczony dla Federal Express. Napędzały go silniki turbowentylatorowe General Electric CF6-80C2 o ciągu 273,7 kN. Maszyna odbyła swój dziewiczy lot z Long Beach 10 stycznia 1990 roku i 1 marca pojawił się drugi transportowiec dla FedExa, także napędzany silnikami CF6, a potem 26 kwietnia trzeci, który był również pierwszym samolotem napędzanym silnikami Pratt & Whitney o ciągu 267 kN. W programie badań wzięły udział 4 MD-11, 3 z silnikami General Electric i jeden z Pratt & Whitney, a program realizowano w Yuma w Arizonie oraz w bazie sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Certyfikat Federalnego Zarządu Lotnictwa przyznano mu 8 listopada 1990 roku, a pierwsza dostawa do klienta linii fińskich Finnair miała miejsce 29 listopada. Pierwszy lot zarobkowy MD-11 wykonały właśnie linie Finnair 20 grudnia 1990 roku, kiedy nowiutki MD-11 wystartował z Helsinek na Teneryfę na Wyspach Kanaryjskich z 360 pasażerami na pokładzie. Po Finnair do regularnej eksploatacji wprowadziły go American Airlines, China Eastern, Delta Airlines, Federal Express, Korean Air i Swissair. Na początku 1993 roku McDonnell Douglas dysponował P-51
pewnymi zamówieniami na prawie 200 sztuk MD-11 plus opcjonalnymi na dalsze 144 samoloty. Pierwszą dostawę zrealizowaną dla Federal Express, które przejęły MD-11 o imieniu Christy, odbyła się 27 czerwca 1991 roku. Drugim użytkownikiem były Korean Air, a po nich Delta, Thai Airways, Alitalia, Varig, Swissair, China Eastern, China Southern, China Airlines, American Airlines, Aeroloid i ZAS z Egiptu, a także Garuda oraz oczywiście Finnair. Wśród oczekujących klientów należy tutaj wymienić KLM i Japan Airlines. Zamówienie jugosłowiańskich linii lotniczych JAT zostało zawieszone. Wkrótce po wprowadzeniu do eksploatacji MD-11 zaczęły gnębić raporty o niezadowoleniu linii lotniczych. Nie sprawdziły się też gwarancje to co do jego zasięgu. McDonnell Douglas szybko wprowadził wieloetapowy program naprawczy znany pod nazwą A1 Modification, PIP, czyli Program Poprawy Osiągów. Zmiany te wprowadzono ostatecznie we wszystkich nowo budowanych samolotach pod koniec 1993 roku. Umożliwiono także dodatkowe wyposażenie maszyn zbudowanych wcześniej. Wprowadzono zmiany modyfikujące aerodynamikę samolotu, jego masę całkowitą i pojemność paliwa, a producenci silników zaangażowani w projekt również wprowadzili pewną poprawę osiągów. Przekonstruowano skrzela i kąt nastawienia lotek, które były obecnie opuszczone o dalsze 3 stopnie podczas lotu. Dzięki temu pakietowi zmian MD-11 mógł zabrać zapowiadany ładunek na odległość około 12 778 km. Lecz było to jeszcze o 161 km mniej od zapowiadanego zasięgu. Nastąpiły dalsze te poprawy osiągów samolotu i McDonald miał zamiar zaoferować maksymalną masę startową równą 283 729 kg. Wykonując posunięcia podobne jak w przypadku DC-10-30, zaproponowano dodanie opcjonalnego 7457-litrowego zbiornika paliwa do luku ładunkowego. McDonnell Douglas zamierzał zbudować samolot zdolny do pokonania 12 964 km z 293 pasażerami na pokładzie, spełniając tym samym założenia projektowe. Wersja napędzana silnikami Rolls-Royce'a Trent 650, którą zamówił nieistniejący już przewoźnik brytyjski Air Europe, miała zgodnie z planem być gotowa do certyfikacji w 1993 roku, jednak zarzucono ją. Gdy zaanonsowano MD-11, McDonnell Douglas ujawnił także dwie przyszłe propozycje. MD-11ER o przedłużonym zasięgu z krótszym kadłubem typu DC-10, mieszczącym 276 pasażerów w klasie pierwszej i ekonomicznej i mającym zasięg 13 890 km. Oraz MD-11 Advanced z kadłubem wydłużonym o ponad 1 metr, który mógłby pomieścić 380 pasażerów w dwóch klasach i byłby zdolny do lotu na odległość 13 667 km. Dalsze prace rozwojowe dotyczyły jednak jedynie tej pierwszej propozycji, tego MD-11ER, jako bezpośredniego konkurenta dla A340-300 i Boeinga 777-200. Zaanonsowany na pokazach lotniczych Asian Aerospace w 1994 roku jako 300-miejscowy samolot o najdłuższym zasięgu
przynoszącej dochody eksploatacji. MD-11ER był zdolny przenieść 298 pasażerów na odległość ponad 13 408 km. Pierwszym klientem były World Airways z USA, które odebrały pierwsze dwa samoloty w marcu 1996 roku. Następnie przyszły indonezyjskie linie Garuda, które odebrały 3 MD-11ER przebudowane w ramach ich istniejącego zamówienia. McDonnell Douglas podjął również prace rozwojowe nad wydłużoną wersją MD-11 oznaczoną jako MD-12X. Podczas gdy samolot rozpoczął swój żywot jako przeskalowany MD-11, był w swej ostatecznej postaci konstrukcją czterosilnikową z pełnowymiarowym kadłubem o dwóch pokładach oznaczoną jako MD-12. McDonnell Douglas miał nadzieję, że MD-12 wejdzie na rynek samolotów o dużej pojemności i ultrazasięgu, lecz w świetle niepewnego zapotrzebowania i rosnących strat na rynku samolotów cywilnych MD-12 zarzucono jako projekt. McDonnell Douglas brał także pod uwagę szereg zmian MD-11, a pierwsza z nich stała się znana pod nazwą MD-11 Super Stretch. Wydłużony o dalsze 10,66 m zwiększył swą pojemność do 372 miejsc. Kolejną opcją był tak zwany panorama deck, zabudowany w miejsce przedniej ładowni i dający do dyspozycji do 92 dodatkowych miejsc. Do stycznia 1997 roku McDonnell Douglas miał 162 zamówienia na MD-11, z tego 51 na samoloty towarowe MD-11F i MD-11CF. Specyficzny rynek, na którym MD-11 stał się liczącym graczem. Całkowita sprzedaż samolotu była jednak źródłem rozczarowania i odbiciem początkowej porażki w zakresie uzyskania zapowiadanych osiągów oraz niezwykle ostrej konkurencji ze strony Boeinga i Airbusa. I wtedy 1 lipca, wykonując posunięcie mogące zmienić oblicze międzynarodowego biznesu lotniczego, Boeing Company połączył się z McDonnell Douglas, faktycznie przejmując tę ostatnią firmę. Wszystkie oddziały McDonnell Douglas, cywilne i wojskowe, wtopiły się w masę korporacji Boeinga. Douglas Product Division, odpowiedzialna za MD-80, MD-90, MD-95 i MD-11, stała się częścią gigantycznej grupy Boeing Commercial Airplane Group. W listopadzie 1997 Boeing obwieścił, że zaprzestaje produkcji wszystkich dwusilnikowych odrzutowców McDonnell Douglas z wyjątkiem MD-95 przekształconego z Boeinga 717. Produkcja MD-11 miała być kontynuowana w Long Beach, lecz jako samolotu towarowego, który nie konkurował bezpośrednio z innymi samolotami Boeinga. Te nikłe nadzieje na przetrwanie MD-11 zostały przekreślone w czerwcu 1998 roku, gdy Jim Person, prezes Douglas Product Division, musiał obwieścić, że mimo naszych starań w zakresie sprzedaży, rynek dla pasażerskiej lub towarowej wersji tego samolotu nie rozwinął się. W konsekwencji nie ma uzasadnienia dla dalszego utrzymywania tej linii produkcyjnej. Łączna liczba MD-11 dostarczonych do lipca 1998 roku wyniosła 178 z dodatkowymi 22 zamówionymi maszynami. Mimo braku pewności co do przyszłości tego typu, wielu klientów zdecydowało się realizować zamówienia, włączając w to Lufthansa Cargo, które zamówiły 8 samolotów, a ich dostawy zostały zrealizowane. Żaden klient nie wycofał swego zamówienia lub opcji. MD-11 był bardzo popularny wśród użytkowników i bardzo poszukiwany przez niektórych przewoźników towarów.
Przykładowo FedEx wykupował całą flotę MD-11 należącą do American Airlines, przebudowując je na standard MD-11F. Jednak zgodnie z planami linia produkcyjna MD-11 została zatrzymana w lutym 2000 roku, dostarczając prawdopodobnie 200 samolot i tym samym ostatni z wielkich odrzutowców Douglasa. Ten ostatni egzemplarz zakupiła Lufthansa Cargo i te linie odebrały ten samolot 22 lutego 2001 roku. Największymi użytkownikami pasażerskich wariantów oprócz KLM były American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Finnair, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Swissair i Varig. Obecnie w służbie pozostaje około 100 towarowych MD-11F, MD-11CF i MD-11BCF, eksploatowanych przez przewoźników frachtowych, takich jak FedEx, Express, Lufthansa Cargo, Martinair, Skylis Cargo i United Parcel Services. Natomiast eksploatację samolotów pasażerskich zakończono w 2014 roku.